kolejnym odcinku Ślubnego Patrolu. Dzisiaj jest specjalny odcinek dla tych, którzy zastanawiają się, kiedy zacząć organizować ślub. Bądź którzy mają małą obsuwę, bądź którzy jeszcze nie zaczęli. Także myślę, że dowiemy się dzisiaj wszystkiego, jak to powinno wyglądać. Ponieważ jak widzicie, jestem w aucie, jestem w drodze do Popiechów i jadę do agencji ślubnej. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać właśnie, co powinniśmy w jakiej kolejności zrobić najlepiej. Podpytam może, o czym pary młode zapominają, a ogólnie porozmawiam też o usłudze, jaką jest organizowanie ślubu, bo ten temat przynajmniej bardzo mnie ciekawi i myślę, że Was też, że jesteście ciekawe, jak wygląda taka współpraca, ponieważ nigdy nie miałam z nią styczności, a jest to temat dosyć interesujący. Hej, hej, hej! Dojechałam, to jest Magda i to jest właśnie nasza wedding planner, która nam dzisiaj troszeczkę pomoże i mam nadzieję, że Wam dziewczyny też pomoże w zorganizowaniu ślubu. No i poradzi nam też kiedy, co załatwiać. No i powie troszeczkę o swoim zawodzie, z czym ona nam może pomóc w tym wyjątkowym dniu. Pierwsze pytanie. Zaręczyliśmy się. Kiedy zacząć myśleć już powoli o ślubie i od czego zacząć? Może o to. Tak, jeżeli chodzi o termin, który musimy zacząć, ja bym celowała w 1,5 roku, aczkolwiek termin bardzo zależy od tego, czy korzystamy z usług konsultanta ślubnego, czy też robimy wszystko sami. Ponieważ jeżeli robimy sami, uważam, że ten termin powinien być dłuższy, ze względu na to, że dopiero w tą branżę ślubną musimy po prostu wejść. Musimy zobaczyć, jakie są trendy, jeżeli nam na tym zależy, jakie są możliwości, bo tych możliwości w dzisiejszych czasach jest naprawdę dużo. Od firm, które proponują nam typowe handmade'y, do już takich większych firm, które na przykład zaproszenia robią już po prostu takie, mają gotowce, które sprzedają. Więc no, to jest dosyć ważne. Jeżeli korzystamy z usług konsultanta ślubnego, no to wiadomo, że my już w tej branży jesteśmy, znamy trendy, znamy możliwości, znamy wszystkie firmy, z tymi firmami bardzo często też się przyjaźnimy, więc zupełnie inaczej ta rozmowa potem wygląda. Jeżeli chodzi o termin, musimy zastanowić się, na czym najbardziej nam zależy. Jeżeli mamy konkretną datę, jeżeli chcemy wziąć ślub w sezonie, jeżeli ma być to sobota, jeżeli jest to data bardzo popularna, czyli jakaś blisko jakiegoś innego święta, który tworzy nam długi weekend, wtedy musimy faktycznie dużo, dużo wcześniej zająć sobie ten termin. Jeżeli ten ślub w tygodniu, no to tutaj już mamy większe pole do popisu. Piątki teraz już są bardzo popularne, więc nie mówimy o piątkach. Jeżeli to ma być na przykład środa, wtorek, no to wtedy możemy sobie pozwolić na krótszy czas, ale proszę. Zdecydowanie myślę, że na spokojnie 1,5 roku, rok to jest bardzo, bardzo dobry termin. Od czego zacząć? Musimy zacząć przede wszystkim od tego, na czym nam zależy. Jeżeli zależy nam na lokalu, idziemy pierwszy do lokalu i dzięki temu mamy też już termin. Jeżeli zależy nam na przykład na bardzo dobrym kamerzyście czy bardzo dobrym zespołem, to troszeczkę pod niego dobieramy ten termin. Jeżeli mamy kościół, który jest bardzo dla nas ważny i mieliśmy tam chrzciny, komunię i wszystkie święta w rodzinie, to idziemy najpierw do kościoła, więc tak naprawdę to jest moja taka rada, aczkolwiek nie wiem, czy wszyscy się ze mną zgodzą. A powiedz nam, słuchaj, w czym może pomóc nam właśnie agencja ślubna? Czy w zorganizowaniu całości, czy pary się zazwyczaj na coś takiego decydują, że przychodzą do Ciebie i mówią, proszę mi zorganizować wszystko od A do Z, wybrać motyw, tak jak rozmawiałyśmy, wybrać salę, zaproszenia, wszystko, czy po prostu zazwyczaj jest to jakaś para, która jest niezdecydowana, ma coś już, ale chciałaby po prostu porady? Różnie. To jest po prostu, dobra, nie ma reguły. Generalnie nawet nie umiem tego określić procentowo, tak szczerze powiedziawszy. Czasami są to pary, które nie mają totalnie żadnej wizji, żadnego pomysłu. Mam wrażenie, że są czasami troszeczkę skazane na ten ślub i wesele i też do końca nie zawsze są zdecydowani, czy naprawdę tego potrzebują, tego chcą.
i są tak zagubione w tym świecie, że potrzebują porady. Czasami zauważyłam, że bardzo często dzwonią do mnie właśnie panowie, którzy stwierdzili, na przykład po targach ślubnych, że tego jest tak wiele, że sobie sami nie dadzą rady, więc potrzebują pomocy. Czasami są to pary, które wszystko dokładnie mają przemyślane, a potrzebują takiego spięcia. Mm-hmm. Też czasami są to pary, które po prostu, którym się tego nie chce robić. Moim zdaniem teraz troszeczkę jakby wiek ślubów poszedł w górę, mm-hmm. więc to są najczęściej osoby w nowej pracy, które dają się tam wszystko i pracują od rana do wieczora. To jest już po prostu starsza grupa wiekowa, która najczęściej płaci sobie samemu za wesele. I wtedy potrzebują osoby, która się zajmie tymi takimi najczarniejszymi rzeczami, negocjacją umów, podpisywaniem tych umów, jeżdżeniem, sprawdzaniem i takimi rzeczami. Po prostu oni na to nie mają czasu. Mamy takie usługi jak właśnie konsultacje dla narzeczonych. Jeżeli ktoś nie chce skorzystać z naszych usług, możemy służyć radą na podstawie naszego doświadczenia, po prostu jak to wygląda i wtedy sobie przegadujemy takie wesele i my im dajemy naszą opinię, a co oni już z tym zrobią, no to no pewnie jest po ich stronie. Jak wygląda taka współpraca w ogóle mhm. z konsultantem? Jeżeli chodzi o pierwszy kontakt, czy tak już później? Ogólnie. Już zdecydowaliśmy się, prosimy Cię, żebyś nam to ogarnęła, bo jesteśmy bardzo zapracowani. Mhm. Może organizacja dnia zaślubin dzieli się na kompleksową, czyli jeżeli para bierze od nas wszystko i my załatwiamy im wszystko, lub częściową, jeżeli cokolwiek już mają. Wystarczy, mają lokal, już wchodzimy, jak ja to mówię, w częściówkę. Zaczynamy od typowania lokalizacji miejsca wesela. Szukamy czy lokalu, czy właśnie tak jak wcześniej mówiłam, czy stodoły. Mhm. Następnie tworzymy taką stylizację wesela, czyli zaczynamy od nadania stylu, a co za tym idzie, też palety barw, bo musimy się naprawdę skupić na kilku kolorach, żeby to faktycznie krążyło. Czyli to jest ten nasz cały motyw przewodni, którego się będziemy trzymać już przy zaproszeniach, tak. Przy sali, przy ewentualnych dodatkach gdzieś tam. Wszędzie, tak. Tego okay. Musimy się naprawdę trzymać, dlatego to jest bardzo ważny moment całej organizacji, bo wszystko potem podpięte jest właśnie pod stylizację. Na przykład też wykonawcy, współtwórcy wesela, fotograf, kamerzysta czy dekoratorki, one zawsze, znaczy najczęściej pracują w jakimś stylu, więc my też parze doradzamy właśnie konkretne osoby już później, czyli taki dobór współtwórców, wykonawców czy też podwykonawców, różnie każdy to nazywa, ale dobieramy właśnie pod określony styl i dopasowujemy. Wcześniej, jeszcze zanim dobieramy tych wykonawców, musimy zrobić, jeżeli para oczywiście tego chce, kosztorys całej uroczystości, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jaki mamy budżet. Jeżeli para ma jakiś określony budżet, to bardzo fajnie, jest to wtedy dużo łatwiejsze. Jeżeli nie mają o tym pojęcia, nie wiedzą, jak to wycenić, no to my robimy jakiś szacunkowy budżet i oni wtedy po prostu komentują, czy jest ok taki budżet, czy też coś trzeba ściąć. Jeżeli coś trzeba ściąć, to doradzam wszystkim, żeby ustalili sobie priorytety. To jest bardzo ważne, na co przeznaczyć więcej z naszego budżetu, a co możemy sobie darować. Czyli na przykład atrakcję weselną, jeżeli mieliśmy fajerwerki za kilka tysięcy, powiedzmy, to obcinamy i wywalamy tak. Na rzecz lepszego kamerzysty. Dokładnie, dokładnie. A w dniu ślubu jak to wygląda? Czy koordynujecie jakby to? Trzymacie wszystko w ryzach? Czyli na przykład, nie wiem, kończy się ceremonia, kierujecie ludzi do życzeń, jak to wygląda w praktyce? Jest taka usługa jak koordynacja dnia ślubu, którą ja osobiście uwielbiam, ponieważ to jest taka wisienka na torcie wszystkiego i wtedy widzimy już ten wielki finał i wszystko się spełnia i jest idealnie. Prawie? To raczej jest, ale umówmy się, no zawsze coś może się zdarzyć. My jesteśmy od tego, żeby temu zapobiec albo ratować tą sytuację. Więc taka koordynacja dnia ślubu, właśnie o to pytasz, zaczyna się mniej więcej 2 miesiące przed ślubem. O kurczę! Tak, dlatego, że musimy stworzyć sobie z parą taki scenariusz dnia ślubu. I to wszystko wymaga czasu. Jeżeli nie pracowaliśmy z tą parą wcześniej, musimy poznać wszystkich podwykonawców, jakich wzięli. Musimy poznać wszystkie ich ustawienia.
ustalenia, ale też właśnie takie drobne rzeczy, kto na przykład, kto wita chlebem i solem, czy aha, w ogóle jest takie powitanie. Musimy znać każdy szczegół. Jak dla nas wygląda taki dzień ślubu? My startujemy na sali. Najczęściej raczej nie jesteśmy w tym dniu z panną młodą, chyba że bardzo sobie tego życzy, ale raczej jesteśmy na sali, ponieważ tam jesteśmy bardziej potrzebni. Rozkładamy winietki, rozkładamy podziękowania dla gości, czyli jakieś tam prezenciki, rozkładamy drobne dekoracje, na przykład, które kupowaliśmy jeszcze sami. W momencie, kiedy zbliża się godzina ceremonii, my jedziemy na miejsce ceremonii i zaczynamy poznawać gości, przedstawiamy się im, tłumaczymy mniej więcej, jak to będzie wyglądać, czy gdzie para właśnie, jeżeli pytałaś o te życzenia, gdzie będziemy składać życzenia, czy to jest zależne od pogody, czy z założenia już będzie odbywać się to na sali, czy po ceremonii goście mają udać się od razu na salę, czy też na przykład w pokoju hotelowym, żeby jeszcze się odświeżyli. I generalnie właśnie przyjmujemy taką opiekę nad gośćmi w tym momencie. A jak jest z taką, no troszkę krępującą kwestią na weselu, jak płatności? Czy, no bo jednak to jest tak, że albo rodzice rezygnują z jakiejś tam części imprezy jakby, żeby dopilnować tego, albo sama para młoda. Czy to też możecie przejąć, żeby jakby już nam to nie siedziało z tyłu głowy? Tak, tak, to jest bardzo fajna też usługa. Znaczy to jest pod koordynację podpięte, ale każdemu się wydaje, że płatności są tylko podczas wesela, ale jeszcze zanim na przykład, zanim w ogóle para trafi na salę, przyjeżdżają różni dostawcy, przyjeżdżają candy bary, czy też jakieś inne słodkie, znaczy tam stoły tematyczne i my wtedy sprawdzamy, czy faktycznie przyjechała taka ilość, jaka miała być, jaka została zamówiona i wtedy też wypłacamy te pieniążki. Tak, no to jednak przecież, no kto z nas ma czas, żeby w dniu ślubu dopilnować tego, czy ktoś nas, no brzydko mówiąc, nie oszukał. Tak, bo to w sumie w takiej branży to możliwe, no kurczę, zamówiliśmy 150 babeczek jednych, 150 drugich i przecież my tego nie przeliczymy. 110, no super, to jest ekstra opcja. Tak, i podczas wesela potem też rozliczamy się. Mamy właśnie w naszym słabym scenariuszu wpisane wszystko, o który kto kończy swoją pracę i kiedy trzeba się z nim rozliczyć. To powiedz nam, ile kosztuje teraz taka usługa? To jest coś, o czym nasi goście nie lubią rozmawiać nigdy. Bo to jest bardzo trudne. Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o branżę ślubną, wiele usług wycenianych jest indywidualnie. Tak samo nasza usługa, bo my w ogóle w pierwszym kontakcie z parą młodą wysyłamy ankietę. No nie każdy lubi wypełniać takie ankiety, ale bardzo ich o to prosimy, bo to pozwala nam zobaczyć, czym my się później mamy zacząć i na tej podstawie wyceniamy nasze usługi. Okay. Tak to wygląda, więc te ceny i rozstrzał cenowy może być bardzo duży. Tak samo jest też duża różnica cenowa, jeżeli chodzi o wesele w plenerze, a wesele w lokalu, bo to jest zupełnie bajka, inna bajka, jeżeli chodzi o lokalizację, znaczy o organizację, tak. Ważnym elementem jest też na przykład oddalenie sali, bo możemy mieć ten ślub nad morzem, my to wtedy też wszystko musimy przeliczyć, więc żeby to było i korzystne dla nas, i korzystne dla naszej pary, bo też nie chcemy tutaj robić jakichś nadwyżek, bo wiemy, że to nie są tanie usługi, no i jednak każdy przy tym ogromnym budżecie weselnym, taki dodatkowy koszt, no nie dla każdego jest. A to nie jest tak, że na przykład, jeżeli wy współpracujecie i wy jesteście w stanie nam wynegocjować ceny, więc to może nie jest tak, że to jest dla nas dodatkowy koszt, tylko coś kosztem czegoś. Tak. Bo z tego co wiem, właśnie ty na przykład, ty możesz wynegocjować z fotografem, którego znasz, koszt minus 300 zł, z kamerzystą drugie minus 300 i na kilku usługach ten koszt nam znacznie jakby zmaleje, więc dokładnie. To nie jest znowu taki moim zdaniem bardzo dodatkowy koszt, tylko coś za coś. Dokładnie. Oprócz tego, że negocjujemy z wykonawcami jakieś rabaty właśnie dla naszych klientów, czy czasami nie są to rabaty pieniężne, a na przykład jakieś dodatkowe ujęcia, czy no różne rzeczy, czy jakiś dodatkowy projekt dodatków, no przeróżne rzeczy. Czasami, tak jak mówię, to nie jest konkretna kwota, ale też my w całym procesie organizacji doradzamy, na co warto zwrócić uwagę, co jest troszeczkę bezsensownym na przykład rozwiązaniem, więc nie ma takich ślepych strzałów. Dobra, to wszystko. W sumie mam nadzieję, że wyczerpałyśmy temat. W razie czego zostawiacie pytania pod naszym kanałem i będziemy się starać odpowiedzieć na nie. I ja też będę się starać na tyle, na ile
Będę potrafiła, oczywiście. Także dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo cenne rady. Dziękuję. Czy rozważaliście skorzystanie z usług konsultanta ślubnego? Jeśli tak, to koniecznie napiszcie, w jakiej kwestii i napiszcie, z czym macie największy problem i jakby w jakiej kwestii chcielibyście się poradzić. Myślę, że postaram się Wam pomóc. Czy to w filmiku, czy to w komentarzu. Mam nadzieję, że jakoś damy radę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału koniecznie, jest nas coraz więcej. Dzięki za oglądanie, pa pa!